terrified like 4 minutes ago before you come. Zamaskowani i uzbrojeni w broń terroryści przedostali się nieoznakowanym autem na teren firmy Luvena w rejon składowania niebezpiecznych substancji. Opanowali jedną z hal fabrycznych, podłożyli ładunek wybuchowy oraz wzięli zakładników. Policyjne mediacje nie przyniosły żadnych rezultatów. Do akcji musieli wkroczyć antyterroryści samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji, którzy szturmem zdobyli halę. Później do akcji przystąpili strażacy oraz pirotechnicy. Strażacy zabezpieczyli uszkodzone pojemniki z chemikaliami, natomiast pirotechnicy rozbroili podłożoną bombę. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce w dniu 16 grudnia na terenie firmy Luvena, gdzie na szczęście przeprowadzone zostały tylko ćwiczenia powiatowe. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu przygotowanie do potencjalnych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W ćwiczeniach udział wzięli pracownicy zakładów Luvena, specjalnej jednostki Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, placówka Straży Granicznej Poznań-Ławica oraz powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu. Policja i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo regularnie muszą ćwiczyć różnego rodzaju scenariusze związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nie tylko różnym firmom, jednostkom organizacyjnym, instytucjom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Jak wiemy, w Poznaniu i w okolicznych miejscowościach znajdują się różnego rodzaju zakłady, chociażby taki jak ten tutaj w Luboniu, który zajmuje się produkcją różnego rodzaju substancji chemicznych, których niekontrolowany wyciek czy nawet atak terrorystyczny mógłby sprawić, że życie i zdrowie wielu ludzi, wielu osób mogłoby być bardzo poważnie zagrożone. Stąd też, żeby ćwiczyć własne umiejętności, ale też współdziałanie różnych służb, bardzo potrzebne są takie akcje, po to, żeby można było dokładnie sprawdzić przygotowanie ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tych służbach, za koordynację tych działań. Jest to naprawdę potrzebne, jak mówi takie porzekadło, że im więcej potu przelane jest na poligonie, tym mniej krwi wówczas w akcji. Dają się do nawrotu dekontaminacyjnego. Strumieniem wody zostanie z nich spłukana te resztki substancji niebezpiecznej. Zostaną poddani po prostu dekontaminacji. Jest takie miejsce, które może stanowić potencjalne zagrożenie dla określonego obszaru, czyli dla miasta, dla mieszkańców miasta Lubonia i dla Mosiny. Niegdyś, przypominam, robiliśmy ćwiczenia z naszym szpitalu. Niedawno robiliśmy ewakuację naszego urzędu. Dzisiaj jesteśmy w Luwencie. Ćwiczenia zostały zorganizowane w Luboniu przez Starostwo Powiatowe. Do obserwacji ćwiczeń praktycznych na terenie zakładu starosta poznański Jan Grabkowski zaprosił gości, w tym m.in. burmistrza miasta Luboń Dariusza Szmyta, burmistrza miasta Mosina oraz lokalne media. Ćwiczenia przeprowadzone zostały w temperaturze minus 11 stopni Celsjusza i na pewno na długo zostaną zapamiętane przez obserwatorów. Izabela Chodorowska, eluboń.pl